Co z twoim koniem? Z Miko? Zostawiłem go u żmii jako zabezpieczenie. Oby nic mu nie było. Pan Shimura ściga żmiję od wielu lat. Masz szczęście, że za próbę wejścia na pokład nie odciął ci którejś dłoni. Chciał odciąć mi co innego. Przekonałem go, żeby miał dla mnie miejsce na statku. Musiałem tylko zostawić Miko i obiecać, że dostanie 10 razy tyle, co normalnie. Wiedz tylko, że żmija nie lubi takich jak my. Takich jak my? No wiesz, twardzieli. Co cię tak bawi? Nic. No, cokolwiek zrobisz, nie przeginaj. Nie musi dojść do masakry. Poczekaj tu, Fugu. Dobrze, panie Kenji. Kenji! Duch Iki! Chcemy pomówić ze żmiją! Spokojnie, Kenji. I nie gadaj tyle. Kto? Ja? Gdzie zapłata? Pewnie jesteś żmiją z Zatoki Hakata. Co to za osiłek, Kenji? Przyjaciel! Jin Sakai! Sakai? Miałem kiedyś zatarg z twoim ojcem. Do dziś nie wróciło mi czucie w małym palcu. Nie płakałem po nim. Wrogowie mojego ojca to nie moi wrogowie. Dobrze. Stare urazy nie sprzyjają interesom. Jak ten pętak zwerbował samuraja? Kenji próbował zakraść się na twój statek. Żałuję tego. Cały ja, głupi i niegrzeczny Kenji. Teraz jest ci winny pieniądze. Dużo pieniędzy. Jeśli chcesz negocjować, marnujesz mój czas. Jeśli się uprzesz, minie cały rok, nim Kenji cię spłaci. To jego problem. I twój. Potrzebujesz pieniędzy dziś, na podróż i żeby przetrwać inwazję. Zmniejsz dług Kenjiego, a jakoś się dogadamy. Lub czekaj. I licz na to, że przeżyje i będzie mógł cię spłacić. Hej! Masz mądrego kompana, Kenji. Chyba jakoś się dogadamy, panie Sakai. Ci dranie z plemienia Orlicy ukradli moje mapy. Są tam szlaki przemytnicze od Chin do Zatoki Hakata. Bez nich nie dotrzesz na Honsiu. Zgadza się. Jeśli Mongołowie złamią mój szyfr, poznają każdy słaby punkt floty szoguna. Nie brzmi to dobrze. Odzyskamy te mapy. Jeśli zabierzesz Kenjiego na Honsiu. No to umowa stoi. Pilnuj Kenjiego. Kłopoty lepią się do niego jak gówno do ryżu.